Cześć moi drodzy, ja jestem Patryk i witam Was bardzo serdecznie na kanale Papi Farm. Po dłuższej przerwie, która była spowodowana zapierdzielem, że tak ładnie powiem. Dlatego też nie było czasu aż tyle nagrywać, no i robić tych filmów, bo cały czas działaliśmy, ale o tym się dowiecie w przyszłych filmach. I teraz tak, jesteśmy na Przężycie, na naszym Ugorze. Tutaj był orany jeszcze nie całkiem aż tak dawno Ugór, który później został, w sensie ugór, no ugór po prostu przekształcony w działkę uprawną, że tak powiem. I tutaj Wam powiem, że Przężyto, bo zasialiśmy tu Przężyto, no nie wygląda może jakoś tragicznie, ale wygląda też dobrze. Miało być na odwrót, ale trudno. Nie będziemy ciąć i wygląda to mniej więcej tak. Tutaj w momentach, gdzie, nawet możemy sobie wejść w nie troszeczkę, w momentach, gdzie proszę ja Was, było więcej wody, no to powiem Wam, że i takie aż, że tak powiem, niebieskawe i kłosy są lepsze. No nawet tutaj zobaczcie sobie, może tam dalej już nie będę wchodził, bo jest gęste, ale tutaj o, i takie kłosy potrafi nawet mieć. Także powiem Wam, że coś tutaj z tego będzie. Nie ma tutaj dużo, ale coś z tego będzie. I powiem Wam, że właśnie wygląda to fajnie, dlatego że na tym polu była cały czas woda, pomimo suszy, z którą się zmagaliśmy, pomimo tego, że gdzieś na innych kawałkach było sucho i tam generalnie przy samym końcu, na tamtym poprzeczniaku też wystąpiła ta susza, ale tutaj to zboże tak tego nie odczuło, dlatego że miało wilgoć. Dlatego na suche lata ta działka, powiem Wam, że jest nie najgorsza. Na razie widzę, że tutaj nie jest poryte, ale to wszystko się dowiemy po prostu jak będziemy kosić, dlatego że teraz jeszcze za wiele nie widać, a nie będę też tutaj biegał gdzieś po tym polu, żeby sprawdzić specjalnie, czy jest akurat poryte, czy nie. Także tak wygląda, moi drodzy, Przężyto na naszym tym ugorze. I idziemy tutaj, bo tutaj jest jeszcze jeden motyw, mianowicie druga część tego ugoru, po drugiej stronie drogi, którą mamy zamiar też w tym roku jeszcze stależować, żeby to wyrównać, ponieważ po orce to tak zostało, zostały skiby. No i nikt tego nie ruszał, więc wygląda to tak, jak wygląda, zaraz zobaczycie. Ale mówię, wracając do tematu, Przężytko tutaj jest ładne. Myślę, że w tym odcinku zrobimy sobie takie ala przejście troszkę po polach, bo generalnie była u nas susza, wystąpiła u nas susza, ale ostatnio popadało jakoś 2 tygodnie temu bodajże 30 parę litrów, a teraz dopadało jeszcze wczoraj, także jesteśmy na razie powyżej 40 litrów i wygląda to tak. Musiało to niestety być przejechane, dlatego że nie poradzilibyśmy sobie z tą trawą i tutaj są generalnie straszne dziury i jest plan tutaj przyjechać belarusem z talerzówką, żeby po prostu zetora nie rozwalić. Dlatego co? Mogę Was zaprosić już w tym momencie do oglądania kolejnego filmu, w którym będzie wyjazd, jazda po ugorze belarusem. Zobaczycie, jak wygląda Belarus w swoich naturalnych warunkach. Oczywiście dołek tam zostawimy, dlatego że tam jest tak mokro, że nie ma opcji w ogóle wjazdu. Mam nadzieję też, że w tym roku nie będziemy się tutaj kombajnem kopać, ale to wszystko się okaże w praniu. Dobra, jedziemy dalej. Generalnie Wam powiem, że będziemy mieli jeszcze jeden sprawdzian. Mianowicie tak wygląda droga dojazdowa do pola. Jest jeszcze opcja z drugiej strony sobie pojechać, od drugiej strony tego pola i chyba tamtędy będziemy jechać, dlatego że tędy nie wiem, czy New Holland się przedrze przez te krzaki. Także zobaczymy. No i moi drodzy, jesteśmy na rzepaku. Powiem Wam, że łuszczyny wyglądają na razie nie najgorzej, może nie ma szału, chociaż rzepak jest gęsty. Od połowy pola w dół jest mokro, jest mokrzej, tutaj jest suszej i nie idzie przez niego przejść. I tak całe szczęście, że nie trzeba było go pryskać 1000 razy, więc ścieżki technologiczne też nie są aż tak bardzo ujeżdżone, więc mam nadzieję, że będzie się dobrze kosić. Ale powiem Wam, że nie wygląda to wcale źle, nawet bym powiedział, że bardzo dobrze on sobie tutaj poradził. No i mówię, też ten deszcz, który mu pomógł, i generalnie tutaj po tej stronie jesteśmy na poprzeczniaku, więc tutaj ten rzepak sięga mi do pasa, ale jak sobie wejdziemy troszeczkę dalej, mianowicie kawałek chociażbym chciał wejść, o, bo mamy tutaj 2 odmiany poprzeczniak i tutaj jest już inna odmiana, jak mnie puści ten nasz rzepaczek. O, bardzo ładnie. No kurde, no nie da się przejść.
to powiem Wam, że tutaj to rzepak wygląda po brodę elegancko i tak jest cała reszta pola. Wiem, bo byliśmy tutaj jeszcze kawałek dalej i rzepak jest elegancki, nabity bardzo dobrze. On teraz wody dostał, bo mamy generalnie dzisiaj 6 czerwca, on wody dostał, więc on sobie jeszcze pociągnie, jeszcze sobie rośnie, więc nie dostał tej wody, można powiedzieć, na styk. Ojej, nie przejdę. W ostatnim momencie, kiedy on już usechł i robił, jakby nabijał ziarno, tylko jeszcze teraz dostał wody, także myślę, że on jeszcze sobie ten plon jest w stanie podciągnąć jakoś, nabić bardziej to ziarko, będzie większe, będzie lepsze, no. Także tak to wygląda, moi drodzy. 5 hektarów rzepaku w tym roku mamy do ścięcia. Dużo, niedużo. Dla jednych niedużo, dla innych jeszcze mniej. Ale powiem Wam, że i tak jestem zadowolony. Rzepak się generalnie źle kosi, ale ja lubię. Więc mam nadzieję, że będziemy mogli tutaj pocisnąć i że będziemy mogli całe kosić, bo on tam na pewno po tamtym końcu będzie miał, będzie po prostu wolniej dojrzewał, co nie? Tutaj będzie szybciej dojrzewał na górce, ale mam nadzieję, że uda nam się go wziąć w jednym czasie. No, elegancko. Powiem Wam, że jakbym się na niego rzucił, to bym je utrzymał skubany. Może nie tu na poprzeczniaku, bo tu jest troszeczkę gorszy, ale tutaj wzdłuż już jest elegancki. Także lecimy dalej. No i dobra, moi drodzy, wejdziemy sobie jeszcze na pszenicę. Tutaj w przejazd, tylko w poprzeczniak, nie będę szedł dalej. Powiem Wam, że ładnie, bardzo ładnie. Ładne ma kłoski. Ziarno mam nadzieję, że wypcha. Widać, że są, one jeszcze nie są zrobione, ale są już grube, więc mam nadzieję, że się jeszcze nabiją od tego deszczu, no bo jest mokro. Co prawda nie ma dużo wilgoci tutaj na uprawach, dlatego że one były wyschnięte, więc one teraz się napiły i jednak potrzebują tej wody, dlatego będzie tutaj szybciej schło, że tak powiem, ale powiem Wam, że pszenica ładna, no pszenica jest po pas. Była skracana, wygląda elegancko. Może nie ma szału, jak na jakieś 14 ton, ale Wam powiem, że jest ładnie. Na 8 myślę, że stąd można ściągnąć. Powiem Wam, zobaczymy w kombajnie, nie chcę zapeszać, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Także wyjdziemy sobie jeszcze na ziemniaki, zobaczymy jak tam wilgoć w nich. I co, i będziemy pomału chyba kończyć odcineczek, ale to zaraz się dowiemy. Wejdźmy tutaj. No tutaj, tutaj widać, że padało, aczkolwiek z wierzchu wyschło, tylko że to ten wiatr też. Wiatr i słońce, bo generalnie w wrzątkach jest więcej wody przy ziemniakach, dlatego że one zakryły tą powierzchnię i to nie schnie, co widać tutaj. Tu jest normalnie jasne. O, widzicie, teraz jest różnica, nie pada cień, a tutaj, gdzie padał cień, jest jeszcze, o, elegancko. Tutaj przyschło, zobaczcie. Tutaj suche, a tutaj jest elegancka, wilgotna ziemia, także myślę, że ziemniaki też sobie nabiją. I co? Pszenica elegancko wygląda. Nie będę Was ciągał po wszystkich polach, bo to też nie o to chodzi. Także widzimy się w kolejnym odcinku, prawdopodobnie z właśnie talerzowania ugoru. Dziękuję za to, że zobaczyliście nasze uprawy i widzimy się w kolejnym odcinku.